Siema, siema, jestem Giplet, jest kolejny odcinek naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną oczywiście jak znowu są widzowie. W ogóle to jest śmieszne, że w pierwszym odcinku powiedziałem, że będę nagrywał sam, a nagram teraz tylko ciągle na Twitchu z widzami. Ale to jakoś tak mi się lepiej po prostu z nimi nagrywa, więc co mam mówić, widzowie są fajni, jeśli się nagrywa, nie? Więc cóż, dziękuję serdecznie za to, jak wam się ta seria podoba, że zostawiacie łapki w górę i subskrypcję. I też was o to znowu poproszę, o subskrypcję i łapki w górę, bo to naprawdę fajnie iść tam na ten kanał boostuje do przodu, więc dziękuję serdecznie i daję motywację do nagrywania kolejnych odcinków i robienia kolejnych map, więc słuchajcie, dzisiaj na odcinku mamy dokładnie wrzesień, drugą połowę września, tak na tej pięknym tej pięknej panoramie się witamy i będziemy sobie dzisiaj ogólnie lecieć z siewami pszenicy, ostatnie siewy w tym sezonie, więc ja sobie pozwolicie tutaj zasiądę do 60-tki, odpalę maszynę. Nawet nie, czy może trochę nie umyć, bo sobie trochę się ma nam 60-tka. Wiesz co, umyjemy sobie chyba 60-tkę trochę. I... świetnie. China 95PL, siemaneczko. Dzięki za follow'a, żeby dla ciebie pozdro. No, to sobie umyjemy 60-tkę, zanim mi się kamera włączyła. Umyjemy sobie 60-tkę przy okazji i natankujemy ją trochę. No i ten. I pojedziemy, nie? Tak nie dużo, tylko taka trochę tam przepłukać, żeby te sobie maski zeszło, chociaż nie? Bo tak nie jest tam źle jeszcze. Dobra. Tyle tam starczy, więcej nie będę tutaj nic robić. Michałek, dzięki za followka, żółwik. Pozdro dla ciebie. Dobra. 20 litrów starczy na to pole? Starczy, więc nie ma co to no, opryskiwać, znaczy no, zalewać. Więc okej. Okay. Zalejemy sobie. Dobra, pójdzie elegancko. Stawię na luzie. Niech się siódka grzeje, a my idziemy otworzyć bramę. Ile paliwa? No trochę jest, malutko litrów, ale tam po 20 litrów tutaj mam w kanistrach pochowanych. Aby żaden złodziej nie chodził, nie? Dobra. Podnosimy maszynę. Kurniaczkę wbijam i jadymy sobie na ten, na pole. No, lecimy na to pole, tam gdzie było kiedyś u gór, to tam będziemy teraz w tym ugorze właśnie siać pszenicę. Od razu piątka, to nie ma co się pierdzielić. I ogień. W ogóle wam powiem szczerze, najładniejszą porą roku właśnie w farmingu chyba to jest taka wczesna jesień, gdzie liście nie do końca są jeszcze zielone, takie znaczy nie do końca są pomarańczowe, tylko takie lekko pomarańczowe. Tak jak na przykład macie tam te drzewa, widzicie? Wygląda to mega spoko, nie? Jak na przykład wyraźnie bliska? Lepiej jest, nie wiem, jakieś lato czy taka jesień? A może wiosna, czy są takie listki malutkie, nie? Cześć Michał, witam serdecznie. Mam myć w bikini, mówisz? Co ty gadasz? O, tamten obornik, dlatego tak to wygląda, spokojnie. No, także... Łogin. Łogin. Ty. Starczy mi nasiąd chyba, nie? Starczy, no. Myślę, że sobie nasypałem już. Dobra, trójeczka. I chyba tutaj będziemy tak sobie z tej strony siać, nie? Raz przejrzeć się może dookoła. Zobaczymy, będzie szło w sumie, nie? Na razie jakoś tam... Nie, może nie będzie szło. Widzę, że mam ogólnie nasiona, mam tutaj ustawione na automatyczne i 420 nasion na metr kwadratowy leci, więc sporo. Dwójka i gazu. No jest lecę trójka ogólnie, co nie? I to mleko jeszcze trzeba sobie kiedyś sprzedać, kurczę, bo tak mleczarnia sobie stoi. Tutaj widzicie, wszystko ładnie prosferuje. A ja dalej mam ten mleko jeszcze u siebie. No 600 litrów w sumie jakby sprzedać tak po ile jest mleko? Tak brało to będzie z dwa z hakiem, nie? A teraz w tym? W farmingu? Nie wiem. Ale bo czy nie pisze do mnie jakiś gościu, czy nie chciałbym mu listy piosenek zrobić? Jaki listy piosenek? Może jesteś po prostu DJ-em i coś? Na jakąś płytę? No to nieźle. Święta świętej po świętach? Of course, no jest jak jest. Szybko ten czas zleciał. No ale cóż, to no, taki urok tych świąt, nie? Zresztą wiesz, te święta są dosyć krótkie tak naprawdę, bo to ile? Tylko 3 dni. I też w tym roku wypadło bardzo słabo, bo święta wypadły w tym 2022 roku wypadły na weekend, nie? Więc już w ogóle świąt w nie było, nie? Jakby tak Wigilia wypadała we wtorek, no to spoko, nie? Bo środy i czwartek wolne i potem piąteczek też mogło zrobić wolne i wychodziło bardzo fajnie, nie? Teraz Lipton, nie? Mega słabo.
Nie, trzeba dobrze sieje. No dobrze sieje, nie? Olo, to jest na Facebooku u niego. Musisz wejść, nie pisz tego cały czas, tylko wejść na Facebooka sobie tam zobacz, nie? Jak już. Jakby znaleźć ukrywać po krzakach? Znaleźć po krzakach nie, nie za bardzo po krzakach. Jak już to ukrywam, znaleźć obok krzaków, ale w takim miejscu, gdzie byś mógł je znaleźć, nie? Więc nie ukrywam po krzakach, nie? Raczej znaleźć są pokrywane w takich miejscach łatwo dostępnych, nie? Dwie, może trzy znaleźć są takie ciężko dostępne, ale. Ale nie widać, nie? Jeszcze pomysł o kamyczki, bo tu nie wałowałem jakby tego, ale wałowy trzeba oczywiście po siewach. Więc jak dopiero zasiemy, to będę wałował, nie? Potem. Tak na razie jest, tak jest. Okej. Okay. Spoko, no to po odcinku sprawdzimy sobie, nie? Jak coś. Elegancko tu leci. Nawet nie wiem, czy może teraz sobie jakieś skrzynienie strzelić albo coś. Może byłoby nawet spoko. No, zrobię zdjęcie, więc zaraz zwracam bliska. Dobra, to lecimy. Dużo te kamienie dalej, coś za mało realne. Znaczy ogólnie bardziej chodziło o to, żeby po prostu ci się opłacało te kamienie zbierać, nie? Bo jak wziąłem tam kilka kamyczek, to nie, na to by uwagi nie zwracał. Ale no tak, ja na przykład sobie kamyki włączyłem. Tylko to, co jeszcze mam, to są kamyki te, które były przed tym, zanim to włączyłem, nie? Więc teraz tak w sumie skończę te kamyki już zbierać, w sensie pochować je tymi brodami pasiewnymi. No to kamyki będą mi zniknąć, czy się nigdy więcej nie pojawić, nie? A jakby też nie było, nie chcę się kamienie bawić, no bo mówię, u mnie w okolicy tego się nie robiło, a nie czuję się jakby tak, nie czuję, że gram realnie zbierając kamienie po polach, nie? Na przykład. Trochę tak, tak o, nie? No. Ale to wiesz. W ogóle śmiesznie, śmiesznie. Ciekawe by było, jakby na przykład ktoś zrobił, zamiast tych kamieni, co są, nie? To ziemniaki, czajcie. W takich akwarniku chyba było, nie wiem, co było, 13 czy 11. O, daję wam gotowy pomysł na moda. Podmieńcie teksturę kamieni na ziemniaki, dajcie je na maksa i jak ten, jak się je wykopuje, to żeby, wiecie, nie leciały takie ziemniaki, tylko takie ziemniaki. Jakby takie okrągłe, nie? To byłoby zarąbiste wtedy na polu. Jak ktoś tam myśli o czymś takim, czy zrobić, to pewnie dałoby to zrobić, nie? Jakbym bardziej uzdolniony był w programowaniu, to nie bym to ogarnął, nie? Ale że jestem, no, debil, no to... To niestety. Nie bardzo. Cześć, Dominik Bizons. A, Bizons Z040, witam. Taki masz, okej. Okay. Nie garbić się mam? No, ja się nie garbię cały czas, pani Rumcajs. Ta Polska to nie Mokrzyn, u mnie się kamień nie zbiera, bo nie ma. Powiat Chrubyszowski? No widzisz, stary, dokładnie tak. Dokładnie tak, Joffer. Otóż to. Twój chłop widzę. A IRL ktoś zbiera? Ja tylko większe kamienie przy orce zbiorę, nic więcej. Znaczy ja właśnie gdzieś tam widziałem takie rzeczy, że ludzie, filmy, że zbierają ludzie po prostu te kamienie, co nie? Że tam mają faktycznie jakieś duże. Ale wiesz, jaka to musi być ziemia tam, nie? Przecież te kamienie wychodzą z tej ziemi, nie? Bo jest też jakby takie... no, trzeba by... Jakby to trochę inaczej wygląda pewnie, nie? Czy nie wiem, jakieś sucha musi być ziemia, czy ten kamień się robi... Tam u nas w sumie w okolicy nie ma jakby zbytnio też jakby czarnoziem, czy jakichś innych, nie? Dużo z takich gliny raczej. Ale ten kamień nie ma, nie? Więc wiesz... Nie wiem, od czego to zależy, nie? Dobra, walnę sobie teraz tak, podjadę. Zrobię tego poprzeczniaka tutaj. Wiem, tam jeszcze zostało mi, ale zaraz to ogarnę. Okej. Okay. Spoko. I dla pewności, że padę sobie w tą stronę. Drugi raz. Okej. Okay. Żeby wszystko było zasiane na pewno, nie? Taki trochę podwójny poprzeczniak. Wyjadę. Wujka i ogień. Musiałem się nie kłonić trochę, bo już nie dawa rady. Dobra. No. Daj, to nie jest Władek, no. 60 musi iść. U mnie przy jakichś robotach, jak się zobaczymy szczekami, to się zbiera. A, no to tak, no.
Ja właśnie widziałem kiedyś taki film, to ala taki dokumentalny, jak wyglądać tam życie polskich rolników, coś takiego. I na przykład tam było tak, że cała rodzina szła i normalnie no, tak jakby... Wiecie, jest taki wózeczek, nie? Co się zaczepia na tu z tyłu. Taką skrzynię bardziej, o taka skrzynia. I ludzie po prostu szli i zbierali kamień do środka, tak jak ziemniaki, nie? Ale porąbane, nie? No właśnie o to chodzi, nie? O to właśnie chodzi mi, Pumper Up. Że tak jest. Okej. Okay. A czwórkę wbiję w sumie tutaj, na tej drodze. I co? Ostatni poprzeczniak i wszystko będzie. Będzie wszystko. I chociaż w sumie tak to fajnie poszło ten odcineczek. Jeszcze tak dużo nam zostało czasu. Może byśmy to jeszcze... przyjechali to i to w sumie ten... zwładziować to, co? Wejdziemy po łatkę jeszcze? Dobra. Możemy pchać po łatkę, nie? Wjeżdżamy sobie. No bo tu bez czwórkę włączę, nie? Nie ma co tak wolno jechać, nie? Lepiej rzucać takie wielkie na przyczepę? A no w sumie ta, no. Boże, tak najbardziej. No, chyba tak. Jeszcze zaskoczymy w takim razie jeszcze. Oprócz ciebie, zrobimy sobie jeszcze tamtą... właśnie to odkamienianie? Odkamieniacz? Odkamienianie? Odkamowywanie? Jak to się mówi? Odkamienianie chyba, nie? Odkamienie? Nie wiem. Odkamienia trzeba zrobić. No, a Władek stoi z tym... z bronami, czy nie? Bo nie pamiętam w sumie. Stoi Władek. A, bo to z poprzedniego odcinka dostał, no tak. Dobra, ja sobie gaszę. Niech sobie stoi. Odkamieniowanie. Dobra, zapalamy. O, cielaczki wychodzą. Malutkie. Fajnie. Właśnie trzeba trochę żarcie jeszcze robić niedługo. Czekajcie, kiedy jest ostatni miesiąc w farmingu, w którym można zbierać trawę? To jest... na pewno jest to październik. Ale czy dałoby radę w listopadzie na przykład to robić? Czy nie bardzo? Już w listopadzie się trawa robi taka malutka. Listopad? Grudzień? No w grudniu chyba nie można trawy kosić jeszcze. W grudzień już nie. No, co mi co wściemniasz? Popie. Odżulowanie? A, żartujesz, spoko. Znaczy, założyłem XD, nie? Ale wiesz. Listopad chyba, nie? Bo najgorsze jak przegapię to i wiesz, będę czekał na sianokosy, a się okaże, że trawa uschła, nie? Też tak lipnie trochę. W listopadzie. A, no to spoko. Wszystko tak, też na listopadzie zrobimy sianokosy. Już wam mi sianokosa nie będę tam zawracał głowy ludziska. Raczej będę wam pokazywać tylko tam raz w roku sianokosy. A nie tak, że wszystko co robię tutaj. Bo mówię, też nie chcę wam zabierać aż tyle czasu, nie? Tutaj trójką się od razu wpierdzielamy, nawet nie ma co się zastanawiać, nie? Brony w dół. I ogień, nie? Władek tylko pójdzie. Muszę tam pod górką się uważać, nie? Odkręty listopada można zbierać trawę. A, no to fajnie. No to super. Tak, bo w marcu ona sobie rośnie, tam chyba nie? Zaczyna sobie rosnąć. Oj, Władek dajesz. Że kurde, kupię jakąś większą maszynę, a nie tym Władkiem się pierdzielił, nie? Masakracja. No i na zimę ciągle mówię o tym remoncie 60-tki, trzeba zrobić tą kabinę. Zamówić. Czy dużo odblokowane trofeum w FSW2? A jakich trofeów? Co jakieś trofeum w FSW2? Naglak? Wiesz co, Czofer? Raczej myślałem nad kabiną czeską. Albo lubsko, nie? Tymi dwiema. Ale może być, że wybiorę czeską, bo ona fajnie wygląda, nie? Więc czeska kabina by wleciała i byłoby spoko, nie? Pasowałoby tej miodowej, naszej wersji. No i też chciałem trochę te świata pochować, zrobić takie jakby już wbite je, nie na takich pałąkach co są teraz, na takich drutach, nie? Tylko chciałem je schować do środka do maski, nie? Żeby były bardziej przyczepione do siebie, nie? Więc pewnie jakiś konflikt będzie nowy.
No, tak. To trzeba na prostu do maski. Siema, Nvoxy. Siema. Czeska, nie? Czeska myślę, że będzie dobra, Robix. Też tak mi się wydaje. Czeska może oddać. Jak ja trójkę będę zapalał, z trójkę będę to odpalał tutaj bez kitu z górki, nie? On tu chce iść. Tak powoli idzie jakoś, nie? Lubsko, dubsko, tak, wiadomo. Okej, fajnie to. Się zrobi, będę miał z głowy już w sumie siebie wszystkie. Prawda, kamyków się też pozbędę przekazy z tego pola. Fajnie, to są takie malutkie kamyki, takie te duże. Ty, no Władek ma sobie dopiero 2 godziny najechane, o to godzin? Kurde. Myślałem, że dłużej nim robiłem. No ale w sumie to są malutkie pola, więc obecnie nie mam nawet gdzie tym porobić. Tak, wiem, że miałbyś takie 8 minut, ale właśnie nagrałem odcineczek. Za chwilkę też go kończymy i idziemy na TikToki. Męczą mnie z tymi TikTokami jak masakra. Cześć, Rajo 11, witam. Osiągnięcia ci nie masz bloku na Farmingu 22. Osiągnięcia? No to osiągnięć mam... o jest nawet nie wiem ile, wiesz co, ale może ty, zrobimy sobie coś takiego, żebyśmy sobie zaczęli odblokować wszystkie osiągnięcia na streamie. Bo chciałem mieć teraz wszystkie odblokowane, bo jednak jako osoba, która zresztą tworzy te... mapy do tego farminga, tej gierki, to dobrze jakby te osiągnięcie miało blokowane, nie? Ale nie mam dużo, nie mam dużo, tam gdzieś mi brakuje sporo, nie? Tylko też wiesz, coś takie trochę oszukiwanie, powiedzmy jak tam będzie, nie wiem, rozmnóż 1000 sztuk świni, to ja nie wiem, zacznę sobie czytować jakieś tam berki, żeby tylko to zrobić, też coś serio trochę, co nie? Raczej dobrze byłoby jakby to zbierać, przepraszam, tak bezpośrednio robiąc coś w grze, nie? Nie czytując. Jeszcze jakieś kamyki były, więc się przejdziemy. Okej. Okay. Nie no, fajnie tu robię, nie? No to będzie śmiesznie wyglądało. Co to za jakieś bomby wysyłane są tutaj, rakiety? Okej, okay, dobra. Wszystko, mamy zrobione. Więc co, nawet nie będę jechał na gospo, tu się zapożegnamy po prostu. Przy drodze. Estek stanę. Okej. Okay. Pójdę się jeszcze odleję zaraz. Gdzieś tu w krzaki. Może domu niedaleko, ale chyba nie wytrzymam. No, więc... o, tak to będzie. Pokaż tak będzie? Może już tak nawet. Dzięki za uwagę, super, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Widzimy się oczywiście na Twitchu. I do zobaczenia niedługo w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam. Pa, pa. Tak.